Gresta Espaksadowska pokonała KS Gniezno 5-4 i zagra w 1/8 finału Pucharu Polski Futsalu. Bezapelacyjnie bohaterem 1/16 finału został Maciej Góra, strzelec 3 bramek. No, bohaterem spotkania na pewno została cała drużyna, bo no, bez pomocy kolegów na pewno tych bramek by nie zdobył. No, mecz na pewno dobrze się dla nas ułożył, szybko jakby pokazaliśmy im, na co nas stać. Też to Gniezno na początku nie stwarzało sobie jakichś klarownych sytuacji. Świecianie bardzo wysoko zawiesili poprzeczkę graczącej tylko Polski i do przerwy wygrywali 4-1. A po zmianie stron dołożyli jeszcze jedno trafienie. Wówczas ostro do pracy wzięli się gnieźnianie. I na tyle skutecznie, że na niecałą minutę przed końcem przewaga Gresty stopniała zaledwie do 1 trafienia. O tym, że minuta w futsalu to bardzo dużo, przekonał się całkiem niedawno sam Maciej Góra, który, przypomnijmy, w rozgrywkach Staleksligi potrzebował zaledwie 11 sekund, by zdobyć bramkę i zaliczyć asystę. Całe szczęście, że to była tylko minuta do końca, bo też mieli sytuację wcześniej, żeby mogli też wyrównać, dojść nas na mniejszą ilość bramek. Ale no, na szczęście udało się dowieść i jest awans do kolejnej rundy. Z tego się cieszymy najbardziej. Gniezno pokazało naprawdę, że trenują. Grają już 12 lat w futsalu. I potrafią zagrać w przewadze i bardzo dobrze zagrali w porównaniu z tym, jak nasz poprzedni przeciwnik nie mógł nam strzelić w przewadze 6,5 minuty, oni jednak strzelili te dwie bramki, więc trochę na pewno na końcu serduchu zabiło. Dobrze, że szybko ten czas doleciał do końca. Ostatecznie Greście udało się utrzymać do końca spotkania korzystny wynik. Zwycięstwo w 1/16 finału zawodnicy ze Świecia zadedykowali koledze Piotrowi Kaczkowskiemu. Zawodnik Gresty dosłownie kilkanaście godzin przed meczem doznał groźnego urazu, który eliminuje go z gry na co najmniej kilka miesięcy. Piotrek nieszczęśliwy wczoraj na treningu zerwał Achillesa, dlatego dzisiaj już od początku meczu mówiliśmy sobie, żeby ten mecz po prostu wygrać dla niego, zadedykować mu to zwycięstwo. Gresta szybko znalazła zastępstwo zakontuzjowanego zawodnika. Potrafimy się tutaj skrzyknąć tak naprawdę nawet kilkanaście godzin po kontuzji Piotra Kaczkowskiego i chłopacy przychodzą, pomagają, wchodzą, pomagają jak mogą i bardzo im za to dziękuję, więc tutaj bardzo dziękuję oczywiście Guriemu, który z meczu na mecz pokazuje, że jego miejsce naprawdę to jest w futsalu, ma bardzo fajny przegląd pola i nam tutaj pomaga, jak również Śliwińskiemu, który dostał telefon dzisiaj rano, powiedział, nie ma problemu, przyjeżdżam, pomagam, tak samo Jarantowicz. Adam Heliasz, trener ekipy z Gniezna, porażkę z Grestą przyjął z pokorą, ale po meczu podkreślał, że o świeckim zespole słyszał jak dotąd niewiele. Obejrzeliśmy ostatnio ich mecz z Sulejówkiem, jedyną tu osobą znaną gdzieś tam w środowisku futsalowym to jest Mateusz Komór, który już na tym parkietach futsalowych troszkę pograł. Wiadomo, że dzisiaj jechaliśmy troszkę innym składem niż to normalnie występujemy z powodu obowiązków służbowych. No, dzisiaj nie było 6 zawodników, 2 ma kontuzję i tak naprawdę dzisiaj jeszcze też ta druga czwórka to była stworzona z młodzieży, która jeszcze niedawno grała w eliminacjach do U19. Gratuluję zespołowi Świecia awansu dalej, fajnej podstawy, walczyli cały czas mocno i gratuluję jeszcze raz. Ostatni gwizdek w meczu Gresty z KS Gniezno oznaczał historyczny sukces w historii świeckiego futsalu. W 1/8 finału rywalem świeckiego zespołu będzie Team Lemborg. A wiele wskazuje na to, że to dopiero przedsmak futsalowych emocji na najwyższym poziomie. Oficjalnie ogłoszono bowiem, że w Świeciu powstaje stowarzyszenie, którego głównym założeniem jest zgłoszenie do rozgrywek ligowych klubu sportowego Futsal Świecie. Na ten temat dyskutowano krótko po wygranym meczu Gresty w 1/16 Pucharu Polski.
Okazuje się, że projekt ma zostać zrealizowany w ciągu kilku najbliższych tygodni. Dajemy sobie 3-4 tygodnie na to, żeby przygotować dokumenty, projekt statutu, poszukać sympatyków, gości. Dzisiaj to spotkanie też miało na celu jakby pokazanie, co chcemy zrobić. Przez ten czas chcemy jakby przekonać się, ile osób będzie chciało nam pomagać i za 3-4 tygodnie, tak jak powiedziałem, zwołać formalne zebranie założycielskie, podczas którego wybierzemy władzę klubu, wybierzemy komisję rewizyjną, wybierzemy członków, no i uformujemy się, założymy to stowarzyszenie, przygotujemy dokumenty. To po to, żeby już formalnie się zawiązać. Powstała taka idea i o tej idei mówiło się już kilka lat wcześniej, ponieważ na naszej świeckiej hali od kilkunastu lat co roku cyklicznie odbywa się Liga Stalex Liga, która skupia wiele zespołów, która jest zawsze zrobiona z wielką pompą. Poziom rozgrywek, jak i poziom organizacyjny jest na bardzo dużym, na wysokim poziomie. Dlatego tutaj organizatorzy nie mają żadnego problemu, aby nawet w roku pandemii zaprosić do udziału w lidze i zespoły z tego korzystają oczywiście przy wszystkich obostrzeniach i liczba tych zespołów jest imponująca co roku. Poziom rośnie, zespoły się zbroją i tutaj zarówno organizatorzy, jak i osoby związane z futsalem mieli takie marzenie, pojawiło się takie marzenie, że już jak są tak wysoko organizacyjnie i ten poziom również rośnie. Dodatkowo jeden z naszych zespołów, który składa się z zawodników wielu drużyn, występuje w rozgrywkach Pucharu Polski i odnosi tam sukcesy, wygrywa swoje spotkania i eliminuje zespoły, które grają już zawodowo czy od kilku lat profesjonalnie w takich rozgrywkach. Jeżeli uda się ich wyeliminować, no to nie dziwię się, że jest taki pomysł. Ja temu pomysłowi bardzo kibicuję i po takim pierwszym spotkaniu już jesteśmy i tutaj mam nadzieję, że zapewnienia, które padły na tym spotkaniu, one zostaną zrealizowane i w najbliższej przyszłości uda się powołać członków i powołać zarząd i zarejestrować klub sportowy w powiecie. Gdzieś już w kuluarach żeśmy poruszali ten temat od wielu lat, żeby w końcu stworzyć zespół futsalowy, który oczywiście, jeszcze raz powtarzam, on nie ma być konkurencją dla zespołu Trawiastych. To ma być taka alternatywa dla zawodników, którzy po prostu nie do końca się czują albo odnoszą sukcesy na trawie, a na hali jak tym bardziej, najbardziej. Więc widzimy w tym potencjał, widzimy jak szybko i dynamicznie rozwija się futsal w Polsce. Widzieliśmy w zeszłym roku, ile kibiców potrafiło się zjawić na zespół, który nigdzie nie został zrzeszony jeszcze, a graliśmy w 1/16 Pucharu Polski. No szkoda, że kurczę, ta pandemia nam tutaj zamknęła te trybuny, bo myślę, że dzisiaj byśmy mieli tutaj podobną sytuację jak w zeszłym roku, gdzie było tutaj naprawdę 1200 osób. Pewni swoich umiejętności są także zawodnicy. Jak widać, możemy rywalizować z pierwszoligowcami jak równy z równym. Więc no, myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Jeśli znajdą się tu chętni przede wszystkim zawodnicy i sponsorzy, to jak najbardziej jestem za. O pomyśle działaczy ze Świecia rozmawialiśmy także z trenerem KS Gniezno, którego poprosiliśmy o obiektywną ocenę potencjału, jakim dysponuje Świecie w kontekście walki o ligowe punkty. Rozmawiałem przed meczem z trenerem i też chwilę z prezesem, więc na pewno potencjał jest. Jak najwięcej takich ośrodków powinno być w rozgrywkach, czy to drugiej ligi, czy to na pierwszej ligi. Wiadomo, jest to jakiś tam zakładany budżet, nie wiem jak to wygląda tutaj w Świeciu, czy są przygotowani na ten budżet, troszkę porozmawialiśmy na ten temat. Na pewno zapał jest, chęć też, więc myślę, że w przyszłym sezonie Świecie będzie miało drugą ligę w futsalu. Wiele wskazuje na to, że uda się zbudować budżet pozwalający nawet na szybki awans świeckiego zespołu do pierwszej ligi futsalu. A w przyszłości klub może liczyć na pomoc miasta, o czym zapewnił już burmistrz Krzysztof Kułakowski. Panowie udowodnili przez te lata, że nie jest to jakiś jednorazowy występ i te ambicje nie są takie, nie jest to słomiany zapał, tylko że myślą o tym bardzo profesjonalnie. Ja bardzo cieszę się z tego, że wśród futsalu pojawiło się wielu biznesmenów, wielu przedsiębiorców, którzy również bardzo otwarcie mówią o tym. Jak słyszeliśmy na spotkaniu, budżet na taką ligę, przynajmniej w drugiej lidze, nie jest wysoki. Dlatego jak najbardziej zapewnienia padały, że przedsiębiorcy
udźwigną to nawet w tym sezonie, bo no, na pewno zgłosiliby się do rozgrywek i od jesieni by zaczęli, także jakby zagraliby pół sezonu. My w gminie mamy budżet jednoroczny już uchwalony na koniec grudnia i środki na stowarzyszenia są podzielone. Jednak ja tutaj deklaruję wsparcie i myślę, że pomoc miasta będzie, jeżeli będzie to kilka sezonów, także myślę, że już będziemy w naszym budżecie zwiększać tą kwotę, aby pomóc tutaj piłkarzom, pomóc działaczom. Cieszy nas to, że w tych rozgrywkach stale Ekstraligi, ale też w tym zespole mają występować panowie, którzy może nie do końca są związani i nie mieszkają w gminie Świecie, jednak od wielu, wielu lat grają w tych rozgrywkach, reprezentują też kluby na trawie, różne kluby i tak naprawdę możemy powiedzieć, że są ze Świecia, także jeżeli oni będą grać, jeżeli to myślę, że gmina też będzie wspierać finansowo, no bo jest to wizytówka, jest to promocja na całą Polskę, a dodatkowo zawsze jak grają nasi mieszkańcy czy ludzie związani ze Świeciem, wtedy na trybunach jest pełno, a to też jest argument właśnie, że przez te lata ta dyscyplina sportu cieszy się powodzeniem i na trybuny przychodzą całe rodziny i też o to nam chodzi, żeby raz był poziom sportowy, a dwa, żeby hala nie świeciła pustkami, tylko żeby trybuny były wypełnione.